Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o rozruchu elektrycznym. Wiem, że już takie filmiki były na moim kanale. Wiem, że nie wszystko jest powiedziane na nich i dlatego robię jeden ogólny filmik, aczkolwiek pewnie też będzie coś, co nie dopowiem w tym filmiku, także zapraszam. Jeśli macie takie oto dźwięki podczas odpalania silnika, bądź silnik nie łapie za każdym razem, czyli rozruch elektryczny nie działa za każdym razem, dowiedzcie, że coś się dzieje i coś się psuje. Natomiast normalnie skuter powinien kręcić w ten sposób. Ok, także dla lajka mam nadzieję, że to wyjaśniliśmy i że będzie umiał to naprawiać, a przede wszystkim dowiedzieć się, jak to działa. Na samym początku trzeba to zrobić, to jest obowiązkowe. O tym macie już filmiki, więc szukajcie sobie filmików, jak to działa. Kolejno musicie umieć to diagnozować, weryfikować, a dopiero wtedy naprawiać i cokolwiek wymieniać. Bo takie naprawy, gdzie nie wiecie, jak to działa, funkcjonuje, jak to diagnozować właściwie, tylko wymieniacie części, jest bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że mogą być na przykład wyrobione tulejki Bendixa. Jedna tulejka znajduje się tutaj w tym miejscu, druga jest oczywiście po przeciwnej stronie w pokrywie. Je się wymienia, ponieważ gdy będzie duży luz tutaj na Bendixie, tutaj już jest dość sporawy ten luz, ale gdy będzie bardzo duży luz, to niestety zębatka rozrusznika będzie napierać w jedną stronę ten Bendix, a w drugą stronę będzie napierał przeciw talerz i będzie takie charakterystyczne chropotanie i nie będzie za każdym razem zabierał. Ten Bendix nie wysunie się do końca i będzie odskakiwał, ponieważ napotka odpór i nie da rady przełamać go. Kolejno może być słaby akumulator. Tutaj mam na myśli, może mieć 13,5 V po zgaszeniu, może mieć właściwe napięcie, ale ważna rzecz, prąd rozruchowy i natężenie tego prądu będzie już małe, ponieważ będzie uszkodzony. Nie będzie miał takiej pojemności i prądu rozruchowego, co prowadzi do tego, że Bendix będzie wolniej się obkręcać, ponieważ rozrusznik będzie miał wolniejsze obroty, nie będzie umiał wyskoczyć od razu tutaj, no i niestety to Wam nigdy nie odpali. Kolejną rzeczą są niedostyki w instalacji. I tutaj mam na myśli kostki, różne połączenia oczkowe, śruby niedokręcone, bądź skorodowane te połączenia będą, lub zły dobór przewodów, bo niektórzy myślą sobie, a zastosuję cieńszy przewód, da radę. Nie da rady. Grubszy przewód, owszem, lepiej, ale cieńszy nie, ponieważ ograniczycie tym natężenie tego prądu. I właśnie to wszystko trzeba sobie zweryfikować. Czyli możecie szybkim sposobem podłączyć rozrusznik bezpośrednio na krótko i wtedy wiecie, czy jest problemem właśnie te połączenia, czy są problemem, czy też nie. Kolejną rzeczą może być uszkodzony rozrusznik elektryczny. Ja tutaj takiego rozrusznika nie mam, ale mogą być ząbki objechane na nim, może być krzywy wałek. Wątpię, żeby takie coś się zdarzyło, ale może taka sytuacja najść, gdy będzie jakieś uderzenie mechaniczne po rozwaleniu czegoś tutaj. Mogą być skończone szczotki na szczotkotrzymaczu i wtedy rozrusznik nie będzie tak kręcił, bądź w ogóle nie będzie kręcił. Może być oderwany magnes w obudowie rozrusznika. Kolejną rzeczą może być przerwany przewód miedziany, który idzie do szczotek, do dwóch szczotek. Pod jedną szczotkę idzie plus, pod drugą minus. A również może być taka sytuacja, że po prostu będzie zwarcie tego plusa do obudowy i wtedy rozrusznik Wam się sfajczy. Nie będzie chciał kręcić, akumulator słabnie i tak dalej. Kolejną rzeczą mogą być opory rozruchu elektrycznego, czyli tutaj pod pokrywą jest pełno syfu z paska. Ten syf z paska dostaje się tutaj na zębatki i wszędzie sobie tutaj krąży, tak? Gdy nałożymy pył na takie zębatki, co robi nam się? Robi się tarcie. To wszystko ma większy, dużo opór, więc należy takie elementy czyścić sobie co jakiś czas, a sam Bendix wyczyścić w paliwie i wygotować go w oleju. Tak jest najlepiej, owszem. Jeśli nie chcecie gotować w oleju, no to wrzucacie go do oleju napędowego,
z małą domieszką zwykłego oleju silnikowego, tak żeby lekko tłuste to było oczywiście. I wtedy taki Bendix możecie montować po wytarciu jego, tak? I wtedy fajnie to działa. Mogą być zużyte zęby przeciwtalerza, zęby Bendixu, zęby tutaj, z tej strony od Bendixa i zęby z rozrusznika. Zobaczcie, tutaj mam dwa przeciwtalerze, nie wiem czy to będzie widać dobrze. Tutaj mamy dobry przeciwtalerz, tutaj zużyty. Nie wiem czy to dobrze zobaczycie. Tutaj te zęby są bardzo skoszone, są cieńsze. Co za tym idzie? Tutaj na tym połączeniu jest dużo większy luz międzyzębny. A jeśli jest większy luz międzyzębny, jest większe tarcie i wtedy to tak nie wchodzi na siebie i ma większy opór. Możecie również mieć większe opory poprzez zmienienie sobie pojemności silnika, co generuje większa pojemność, sprężanie i wtedy ten rozrusznik nie ma siły zakręcić. Na to jest sposób. Kupujecie sobie przewody o dwukrotnym większym przekroju i je montujecie od akumulatora do przekaźnika i z przekaźnika pod rozrusznik. A przewód masowy bezpośrednio z rozrusznika pod akumulator. Tak jest najlepiej zrobić. Ja tak robiłem i rozrusznik mi kręcił w dużej pojemności. Kolejną rzeczą może być krzywy przeciwtalerz. Oczywiście on się krzywi mechanicznie, gdy jest jakieś uderzenie bądź nie wiem, ktoś nad nim się znęcał. Wtedy, gdy jest krzywy, to Bendix wam raz obkręci, raz nie obkręci i będzie się kręcił. I takie różne dziwne cykle są tego kręcenia. I kolejną rzeczą, gdy jesteśmy przy krzywym przeciwtalerzu, jest krzywy wał korbowy. Tak, on też ma wpływ, że rozrusznik nie chce wam kręcić, ponieważ to wbije góra-dół. I wtedy jest bardzo, bardzo duży problem. Kolejną rzeczą, która może zajść, może być uszkodzone sterowanie. I co tutaj mam na myśli? Będzie uszkodzony przekaźnik, który nie będzie zwierał obwodu, bądź będzie ciągle go zwierał, bądź sterowanie do przekaźnika będzie uszkodzone, czyli plus z tylnej lampy, z czujnika stopu nie dochodzi oraz masa z przycisku tego na kierownicy również nie dochodzi i wtedy to nie będzie funkcjonować, nie będzie w ogóle kręcić. Może też sam ten przycisk na kierownicy bardzo często on koroduje i raz wam styka, raz nie styka i trzeba nim pomanewrować i wtedy będzie stykał. Taki przycisk oczywiście można zdemontować i go wyczyścić, ale lepiej jest kupić sobie nowy. No i ostatnia rzecz, która może być, sam Bendix. Zobaczcie, tutaj jest Bendix po uszkodzeniu, po krzywym wale. Jak widzicie, tutaj przeciwtalerz bił góra-dół, no i się wciął. Co skutkowało tym, że później tutaj ten element się wyrwał, sprężynka zeszła w dół i teraz to funkcjonuje na odwrót. Oczywiście to nie powinno tak wyglądać, jak tutaj wygląda. Takiego Bendixa nie da się naprawić i trzeba go wymienić. Więc podsumowując cały ten filmik, musicie najpierw wiedzieć, jak to działa. Są takie filmiki u mnie na kanale i proszę je zobaczyć i się nie pytać o to. Więc wiemy, jak to działa. Kolejno. Musicie wiedzieć, jak to diagnozować. Również są takie filmiki i proszę sobie je poszukać. Gdy będę miał czas, dam wam wszystkie filmiki, linki do nich w komentarzu przypiętym, ale nie obiecuję tego. Kolejno, musimy wiedzieć, co jest zepsute, czyli mieć jakieś odniesienie. Do tulejek nie ma odniesienia. Trzeba by było sobie kupić nowe tulejki i zmierzyć je średnicówką do otworów, taką specjalną. Są to duże pieniądze. Chyba 180 zł te średnicówki kosztują i wtedy byście mieli odniesienie. A tak, jak sobie majtacie, no to sorry, to nie jest żadne odniesienie takie, więc do tego niestety nie mamy odniesienia. Kolejno, zęby z przeciwtalerza. No, na oko ciężko odróżnić, mając jeden przeciwtalerz tylko, czy on jest uszkodzony, czy nie. Kolejno musicie sobie sprawdzić, czy macie bicie na wale. Do tego jest czujnik zegarowy. Na oko to jeden chłop w szpitalu umarł
i czujnikiem zegarowym taką rzecz się sprawdza. Gdy będzie bicie góra-dół, nie będzie Wam to funkcjonować. Możecie wszystko wymieniać, a i tak wał przyczyni się do tego, że rozrusznik nie będzie prawidłowo odpalać skutera. Kolejną rzeczą Bendix. Możecie sobie to sprawdzić oczywiście. W ten sposób nie zdejmujecie pokrywy, tylko wkładacie go, kręcicie rozrusznikiem i słyszycie, że raz łapie, raz nie łapie i jest taki zgrzyt charakterystyczny. To świadczy o Bendixie. No i tak wszystkie rzeczy sobie musicie posprawdzać. Jest to czasochłonne, wiem o tym, ale gdy ktoś ma wprawę w tym i wie, co może być przyczyną, zrobi to szybko. Także na razie.